Cześć Weronika. Cześć. Cieszę się, że miałaś ochotę porozmawiać ze mną dzisiaj i na wstępie poproszę Cię o przedstawienie się słuchaczom oraz opowiedz w skrócie o swojej historii z zaburzeniami. Wielkie dzięki za zaproszenie jeszcze raz. Generalnie ja właśnie nazywam się Weronika, jak już wiecie, i w swoich social mediach właśnie opowiadam o zaburzeniach odżywiania i o tym, co generalnie mogłoby Wam może pomóc sobie z tym uporać. U mnie historia jest taka, że ja zmagałam się z bulimią sportową. Ciężko tutaj określić jeden dokładny moment w życiu, w którym to się zaczęło, no bo to się tak naprawdę zaczęło już w bardzo młodym wieku. Bo już jako tak naprawdę dziecko miałam takie jakieś zapędy do odchudzania. Pamiętam, że w piątej bądź szóstej klasie podstawówki już ćwiczyłam z Ewą Chodakowską, biegałam, miałam swoje dzienniczki żywieniowe. Tak naprawdę ciężko mi określić, skąd to się u mnie wzięło, dlaczego przyszedł mi taki pomysł, że coś jest ze mną nie tak, bo nie miałam nadwagi, nikt też jakoś mnie z tego powodu nie skrytykował. No i generalnie tak to wyglądało, tam pamiętam, że coś tam schudłam, ale po wejściu do gimnazjum to wszystko zeszło na bok, ja raczej zapomniałam, pojawili się nowi znajomi, nowa szkoła, wiadomo, więc jakby to już nie grało u mnie takiej dużej roli. Aż do drugiej klasy gimnazjum, pamiętam, że był nowy rok i miałam właśnie takie postanowienie, że ja się zacznę odchudzać. Pamiętam, mam zdjęcie z tego okresu, zrobiłam sobie na nowy rok zdjęcie, pomiary, wszystko. No i tak się zaczęło. Generalnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że ja zbytnio nie miałam się z czego odchudzać. Może by tam gdzieś wystarczyło po prostu wprowadzić więcej aktywności fizycznej po to, żeby sobie, nie wiem, to ciało ładniej ukształtować, chociaż też ono nie wyglądało jakoś źle. No ale tak poszło, aż do wakacji, kiedy już byłam bardzo szczupła, bo się skrupulatnie trzymałam tej diety, też stosowałam te wtedy popularne cheat day, które pewnie też gdzieś miały wpływ na te późniejsze zaburzenia odżywiania. Wakacje była taka sytuacja, że jechałam na obóz, na tym obozie czułam się bardzo źle w swoim ciele i takie było postanowienie, że po powrocie właśnie biorę się w garść, że tak powiem. No to wzięcie się w garść oznaczało dużo więcej aktywności i dużo mniej jedzenia i liczenie po prostu każdej kalorii, co poskutkowało tym, że no nie minęło miesiąc bądź dwa i pojawił się pierwszy napad na jedzenie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest, nie mówiło się tak o tym dużo. No ale w końcu zaczęłam czytać, jak się tego właściwie pozbyć, co mam z tym zrobić, bo nie chciałam tak żyć. I gdzieś tam właśnie zaczęłam się dowiadywać coraz więcej na temat zaburzeń. Kiedy już wiedziałam, że mam problem, wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić, tylko no właśnie chodzi o to, że o ile chciałam pokonać te zaburzenia, to nie znaczyło, że ja się nie chciałam dalej odchudzać, bo ja nadal chciałam gdzieś tam właśnie dążyć do tej wyidealizowanej sylwetki. No więc jako tako to pokonałam, nie miałam już takich napadów przez jakiś czas. Natomiast no to nie znaczyło, że się skończyły te historie z odchudzaniem, bo przez następne około 4 lata było lepiej bądź gorzej, w zależności od okresu. I cały czas gdzieś to się tam ciągnęło za mną. W tym roku było już lepiej, jak chodzi o tą relację z jedzeniem. Z tym, że no właśnie w okolicach września było już tak, że ja po prostu tak się trzymałam tej diety i tak ćwiczyłam, że ja chodziłam cały czas głodna. Po prostu wiedziałam, że to zdrowie nie jest już w najlepszej kondycji. No i tak gdzieś właśnie zaczęłam dodawać też posty jakieś na temat dobrej relacji z jedzeniem. I sobie myślę, no kurde, kurczę, trochę hipokrytka, tak, że ja właśnie osobom mówię o czymś takim, a sama no nie robię tego w najlepszy sposób. Wiem, że nie traktowałam swojego ciała najlepiej przez to, co sobie robiłam. W końcu gdzieś zaczęłam właśnie też, zaczęły do mnie docierać słuchy, że tak powiem, o All In. Zaczęłam się dowiadywać, co to jest. No i tak to się potoczyło, że mówię, kurde, chyba spróbuję, bo wiedziałam, że mnie to czeka prędzej czy później i że nie ma innej drogi do wyjścia z tego całkowicie, aniżeli przyzwolenie sobie na jedzenie całkowicie. Czyli widzę, że u Ciebie już ta historia z zaburzeniami zaczęła się w bardzo młodym wieku i tak niepozornie dosyć, prawda? Tak, tak. Właśnie nawet ciężko mówię, jest mi stwierdzić,
dlaczego w ogóle tak to się potoczyło, bo nie miałam jakichś takich bodźców z zewnątrz, żeby po prostu coś mnie do tego skłaniało, tylko tak na taki pomysł wpadłam Tak, jako o. dziecko, no właśnie. Jasne, rozumiem. A powiesz nam może tak w skrócie, co to jest all-in, żeby tutaj rozjaśnić słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, na czym to polega. Jasne. All-in to jest taka jakby strategia żywieniowa, że tak można myślę powiedzieć. Chodzi o to, że tutaj jesteśmy tacy właśnie all-in, czyli nie mamy żadnych reguł dotyczących jedzenia. Chodzi o to, żeby po prostu jeść tyle, ile chcemy, co chcemy i właściwie kiedy chcemy. Dlatego, żeby nauczyć się jeść intuicyjnie i dawać swojemu organizmowi tyle, ile potrzebuje. Jakby to ma nam pomóc wyjść z zaburzeń odżywiania i z zaburzeń miesiączkowania właśnie. No i generalnie na początku, no generalnie jest taka zasada, że musimy jeść minimum te 2500 kalorii dziennie, ale nie ma górnej granicy. Po prostu jemy tyle, ile potrzebujemy. No i tu też właśnie wspomina się o tym, żeby ograniczyć treningi, nie ćwiczyć intensywnie, tylko właśnie pozostać przy delikatnej aktywności fizycznej, takiej jak spacery, yoga i tak dalej, po prostu nie przemęczać tego organizmu. Jasne. Czyli u Ciebie, Olin, było taką próbą wyjścia z tych zaburzeń i żeby po prostu przestać myśleć o tym jedzeniu, o tych kaloriach i żeby tak dać sobie na luz, tak? Tak. I myślę, że o ile all-in się u mnie bardzo dobrze sprawdziło właśnie po takich długotrwałych restrykcjach żywieniowych, to jestem zdania, że mimo, że to jest super metoda, ona nie będzie dla każdego, bo jeżeli ktoś właśnie zmaga się z tym tak poprzez podłoże emocjonalne i tutaj należy coś przepracować ze specjalistą, to wtedy no niekoniecznie musi się to sprawdzić. Właśnie, a u Ciebie napady były bardziej spowodowane długotrwałymi restrykcjami, tak? Nie jakimś takim nieradzeniem sobie z emocjami. Właśnie, ja zawsze myślałam, że to ma taki charakter emocjonalny, dlatego że no właśnie wiadomo, że kiedy miałam takie dni, że miałam dużo tych zasobów psychoenergetycznych i miałam właśnie, no po prostu wszystko mi wychodziło, no to było okej, okay. A kiedy nadchodził gorszy dzień i ja już po prostu no gdzieś się powinęła noga i się zdarzył ten napad, to ja myślę, że kurde, to na pewno przez to, bo coś mi się tam przydarzyło, byłam smutna i dlatego tak się stało. A jednak teraz z perspektywy czasu patrząc, że kiedy jak sobie przyzwoliłam na to jedzenie i już tych napadów nie ma, no to widzę, że jednak przyczyna była inna. Właśnie, czyli all-in było takim czynnikiem, który spowodował, że już tych napadów nie ma, tak? Tak, dokładnie tak. Jak nawet nie myślę o jedzeniu w ten sposób, że ono by mi mogło w czymkolwiek pomóc, tylko po prostu jem dlatego, że jestem głodna. No ale mówię, tak. U każdego to będzie wyglądać inaczej, bo niektórzy naprawdę mają inne jakby podłoże tych napadów, więc tu się trzeba dobrze zastanowić, co może być przyczyną u nas. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy kiedyś coś więcej porozmawiały na ten temat, bo stało się to dosyć popularne, wydaje mi się, ale mamy też, wydaje mi się, dużo osób takich, które są negatywnie nastawione do tego tematu, bo uważają, że to jest objadanie się, ale chyba to są osoby takie, które nie do końca wiedzą, na czym to polega, nie przeczytały książki, bo myślę, że obie tutaj wiemy, że została ta metoda opisana w książce No Period, No What. I myślę, że właśnie jest to takie popularne teraz, ale nie do końca ta świadomość na ten temat jest duża. Jasne, zgadzam się. No właśnie takie słowa, że to jest przyzwolenie na objadanie się, to są właśnie z ust osób, które zwykle nie mają w ogóle nawet pojęcia na temat zaburzeń odżywiania, a gdzie dopiero na temat czegoś tak nowego właśnie w Polsce. Więc... Tak, tak, dokładnie. I powiedz mi, kiedy był taki moment i dlaczego zdecydowałaś się przełamać i powalczyć o to lepsze jutro? No właśnie, jeżeli chodzi o ten rok, to tak jak mówię, w tym wrześniu, kiedy ja zaczęłam coś takiego do internetu jakby dodawać i też zauważyłam coś takiego, że wcześniej jak ktoś przewinie mój profil w dół, że tak powiem, cofnie się do tych starszych postów, ja dużo dodawałam właśnie generalnie przepisów. No i zawsze komentarze właśnie to było tylko takie pyszne, wygląda przepysznie i tak dalej. A kiedy zaczęłam dodawać coś bardziej takiego związanego z zaburzeniami, to zobaczyłam, jak wielki jest odzew.
I mówię, wow, ten problem naprawdę jest realny i dotyczy nie tylko mnie. No i dlatego tak mówię, kurde, że chciałam chyba mówić o tym coraz więcej, skoro jest na to takie zapotrzebowanie. No ale mówię, no jeżeli chcę mówić więcej, to też muszę jakby siebie traktować jeszcze lepiej i bardziej o to wszystko zadbać. I też właśnie no, wiedziałam, że to zdrowie niby było dobre, ale nie było najlepiej, tak. Wiedziałam, że troszeczkę przesadzam, jak chodzi o treningi, za bardzo właśnie sobie próbuję ograniczać to jedzenie. I u mnie właśnie dlatego all-in sprawdziło się idealnie. W sumie all-in jest taką, to jest taka kwestia, że trzeba pozwolić sobie na przytycie. Bardzo ciężko ci było pogodzić się z tym faktem i dać sobie na luz i pójść na całość tak naprawdę. Trochę tak, bo szczerze mówiąc to była chyba jedna z takich najtrudniejszych decyzji, jakie podjęłam, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś przez tyle lat skupia się na tym, żeby schudnąć i żeby jakby kształtować tą sylwetkę i on ma nagle sobie dać przyzwolenie na to, żeby nie ćwiczyć i żeby jeść co chce i kiedy chce, no to jest takie niewyobrażalne, prawda? No i dlatego ja podejmując tą decyzję bardzo płakałam, ale z drugiej strony wiedziałam, że jakby nie ma innej drogi do odzyskania zdrowia i wiedziałam, że prędzej czy później mnie to czeka, że to jest nieuniknione. Na początku było mi trudno jeść więcej, ale kiedy już tam zaczęłam się przełamywać, no to już dalej poszło bardzo łatwo, dlatego że ja po prostu byłam głodna, mój organizm się tego domagał i dawałam mu to, czego on chciał w ilości, jakiej chciał. Dlatego na początku mówię, było ciężko, bo było właśnie to przepełnienie jedzeniem. Troszeczkę było to trudne ze względu na wzdęcia, robiło mi się czasami niedobrze, ale w każdym razie no od razu tu zaznaczę, że tu nie ma co się bać, że my tak będziemy jeść w nieskończoność, bo organizm nie jest głupi i naprawdę prędzej czy później ten apetyt się ureguluje i wszystko wróci do normy. Dokładnie, dokładnie tak jest. No przecież zanim byliśmy w restrykcjach, nasz organizm wiedział, kiedy jest głodny i jakby no jedliśmy intuicyjnie i nie kazał nam się objadać, tak? A teraz z racji, że jest wygłodzony po prostu po tych długotrwałych zakazach i różnych właśnie restrykcjach, po prostu domaga się tego, tak? Dokładnie. Ja nawet jestem w szoku, że po prostu po tylu latach tego, co ja mu robiłam, wystarczyło mu kilka miesięcy po prostu, żeby to wszystko uregulować, więc to jest piękne. Właśnie to było takie na początku myślę, że niewyobrażalne, że on będzie potrafił wyczuć, kiedy jest głodny, a kiedy nie i to było dziwne, co nie? Tak ciężko było się przekonać. Tak, jak się nigdy nie spodziewałam, że po prostu moja relacja z jedzeniem będzie wyglądać tak, jak wygląda teraz, bo zawsze myślałam, że ja jestem jakaś nie halo i mam taki jakiś nadmierny apetyt, że taka się urodziłam i tak już będzie, a jednak no naprawdę tak nie jest i teraz mogę śmiało powiedzieć, że już to wszystko się wyregulowało i ja jem takie normalne porcje i po prostu jestem głodna wtedy, kiedy jestem i wtedy po prostu jem. No super, bardzo się cieszę, bardzo mi miło to słyszeć, bo myślę, że na pewno początki nie były łatwe i to może się tak wydawać, że okej, zaczniemy jeść i będzie super, ale jednak po takich restrykcjach to no niekoniecznie tak musi działać. Tak, dokładnie tak. A jakie dałabyś rady osobom, które jeszcze gdzieś tam są w tych restrykcjach i boją się przełamać, bo właśnie boją się tego, o czym wspomniałyśmy wcześniej? To na pewno nie jest łatwe, ale przede wszystkim myślałabym o tym, co możecie dzięki temu osiągnąć. Zastanowiłabym się, czy wy chcecie żyć tak dalej i przez jak długo, jak wy widzicie w ogóle swoją przyszłość tak żyjąc. Wiem, że też większość osób, która się z tym zmaga, to są nastolatki i dlatego też no tutaj myślę, no kurczę, czy warto tracić to życie jakby na takie problemy, czy nie chciałybyście, mówię chciałybyście, bo częściej się zgłaszają do mnie dziewczyny, ale no chłopcy też tak, oczywiście tak. To też dotyczy płci męskiej, więc czy nie chcielibyście się przejmować takimi problemami jak, nie wiem, pierwsze miłości, jakieś tam imprezy ze znajomymi i szkoła i tak dalej, czy wy naprawdę chcecie poświęcać po prostu swoją młodość na coś takiego, no bo mówię tu trochę teraz jak taka stara, mam niedługo 19 lat, ale trochę się czuję już staro tak naprawdę. Ale masz bagaż doświadczeń za sobą. Tak, tak, ale mi chodzi właśnie o to, że no, myślę, że taki okres gimnazjalny i licealny już prawie za mną. No i ja na pewno będę zawsze pamiętać, że gdzieniegdzie będzie mi się to kojarzyć właśnie z zaburzeniami.
No i trochę mi szkoda, no dlatego mi zależy tak na tym, żeby po prostu inne osoby mogły się nauczyć na moich błędach i w porę się zatrzymały, zastanowiły i przemyślały to, co robią. Jasne, dokładnie. Ja też tutaj właśnie tym podcastem chciałabym uświadamiać ludzi, bo to jest ogromny problem. Naprawdę, gdzie się nie obejrzy tak naprawdę, to są ludzie zaburzeni i to jest przykre. Ja tak naprawdę do końca nie wiem, czym to jest spowodowane, bo myślę, że trochę takim brakiem akceptacji, chęcią jakby wbicia się w towarzystwo, no właśnie taką akceptacją. Co tak, sądzisz? Tak, myślę, że tak, bo przede wszystkim no u mnie też było coś takiego, że chyba to niskie poczucie własnej wartości zawsze to powodowało, że ja myślałam, że jeżeli będę wyglądać w jakiś tam sposób, to ludzie mnie będą bardziej lubić. No a na przykład teraz, kiedy przytyłam, to ja nie widzę różnicy, żeby ktoś mnie traktował inaczej, kiedy nie wiem, uważałam, że tam miałam najlepszą formę, a teraz, kiedy mam tam więcej kilogramów. Jakby jest naprawdę tak samo i to wszystko nie zależy od sylwetki. Dokładnie. Poza tym wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczniemy jeść, to też zmienia nam się nastawienie do życia pod takim względem, że no nie jesteśmy głodni, nasze myśli nie skupiają się tylko i wyłącznie na jedzeniu. Mamy czas na myślenie o innych sprawach, typu właśnie jakieś przemyślenia na temat znajomości, jakiejś przyszłości i tak dalej. I to nie tylko i wyłącznie skupia się na liczeniu kalorii i spalaniu ich, tylko możemy jakby wyjść dalej, zrobić krok do przodu, rozwijać się, prawda? I też wtedy mamy jakby podczas spotkań, bo wydaje mi się, że podczas spotkań ze znajomymi często tak mamy wrażenie, że nie wiem, obserwują nas albo patrzą na to, ile my jemy, a prawda jest taka, że tak naprawdę nikogo to nie obchodzi i to nie wygląd się liczy, tylko to, jacy jesteśmy wewnątrz. Dokładnie, zgadzam się, bo na przykład też mnie bardzo zadziwiło, jeszcze mówiąc o tym, na jaką skalę jest ten problem, że kiedy ja zaczęłam o tym mówić, przepraszam, w mediach społecznościowych, to po prostu nagle zaczęły do mnie pisać osoby, które nawet bym się nie spodziewała, że one mogą mieć jakąś styczność z tym problemem, tak? Osoby, które znam, one nagle zaczęły mi pisać o swoich problemach i ja takie mówię, wow, że w życiu bym nie pomyślała, że to może też takie osoby dotykać, dlatego no, to tylko pokazuje, jak wiele osób z tego powodu cierpi. Tak, no bo w sumie osoby chore bardzo potrafią to ukryć i nie pokazują tego totalnie. No dokładnie, tak samo właśnie jak dodałam mój pierwszy film na temat tego o mojej historii zaburzeń odżywiania i bulimii, to też było takie, że kurde, niektórzy do mnie mówią, że kurde, przecież ja nic nie widziałem, żeby coś było z tobą nie tak, tak więc jakby no też byłam mistrzem w ukrywaniu tego i nie pokazywaniu, dlatego no to rzadko widać i mówienie komuś, że nie wyglądasz jakbyś miała lub miał zaburzenie odżywiania jest po prostu bez sensu. To jest tak przykre i takie słowa jeszcze bardziej ludzi motywują do tego, aby oni brnęli w tych zaburzeniach. Dokładnie. Dobra, to może przejdźmy do kolejnego tematu, bo podcast pojawi się w momencie, kiedy zaczyna się najpiękniejszy, wydaje mi się, taki okres w roku, czyli święta. I ja wiem, że na swoim profilu widziałam też, że dzisiaj dodałaś filmik na kanał, więc od razu po nagraniu podcastu siadam i oglądam. Ale wiem, że dużo mówisz na temat tego, jak poradzić sobie z zaburzeniami w święta. Jak po prostu nie skupiać się tylko na tym jedzeniu i pozwolić sobie na taki luz i zgodzić się z tym, że no jednak trzeba troszeczkę przystopować i może powiedziałabyś tutaj troszeczkę o tym, jak zacząć. To też nie jest łatwe, z tego względu, że ja sobie dobrze zdaję sprawę, że to nie jest tak, że nagle w święta ja dodam jakieś parę rad, które mogą pomóc i nagle ktoś będzie mieć super relacje z jedzeniem, tak? Bo na to się pracuje przez dłuższy czas. Nie ma co oczekiwać, że to się nagle zmieni. Aczkolwiek no może cokolwiek, żeby to było trochę lepiej przeprowadzone, że tak powiem. Pierwsza rzecz jest taka, że ja bym przede wszystkim polecała skierować myśli na coś innego. Wiem, że jest ciężko, bo to jedzenie zajmuje te myśli, aczkolwiek no spróbować chociaż zająć się czymś, co naprawdę lubimy robić, odpocząć, pomóc, nie wiem, rodzinie w jakichś przygotowaniach, cokolwiek, co sprawi nam radość i pozwoli nam chociaż na chwilę zapomnieć o tym jedzeniu. Tak.
Druga rzecz jest taka, że jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli pojawi się ta większa ilość jedzenia, to może się coś przydarzyć. I jeżeli już by się tam zdarzyło, że zjedliśmy czegoś więcej i nie do końca jesteśmy z tego zadowoleni, to po prostu bym postarała się być wyrozumiałym dla siebie i po prostu nie próbować w żaden sposób tych kalorii sobie rekompensować, bo wiem, że Wam się wydaje może, że przez to będzie lepiej, ale nie będzie. Naprawdę to będzie tylko pogłębiać problem. I wiem, że na przykład obudzić się następny dzień po napadzie to jest coś okropnego, ale spróbujcie w takim momencie nakarmić się nadal dobrym jedzeniem, nieważne cokolwiek się tam wydarzyło z dnia poprzedniego. I zobaczycie, że takie bycie dla siebie dobrym naprawdę zaowocuje w przyszłości tym, że to będzie lepsze. Tak. Tu jeszcze taka kwestia właśnie, jak wspomniałam o rekompensowaniu tych kalorii. Nie będę mówić o sposobach, bo nie chciałabym jakby tu nikogo do niczego nakłaniać. Ale jeżeli mowa o sporcie, to tylko bym chciała powiedzieć, że jeżeli naprawdę czujecie się źle z powodu tego, ile zjedliście, to może warto pomyśleć o, nie wiem, o spacerze z rodziną, ale o spacerze, a nie, nie wiem, o 20 tysiącach kroków, tylko no, przyjemnym spacerze, który sprawi, że się poczujecie lepiej. No i pamiętajcie, że no, każdy z nas zasługuje na jedzenie i to nie jest tak, że nie wiem, że wy czegoś tam nie zrobiliście i wy nie możecie nic jeść, bo nieważne ile ważymy i jak wyglądamy, każdy z nas zasługuje na to jedzenie. Tak, ja bym jeszcze chciała wspomnieć o tym, żeby nie ważyć się ani przed, ani w trakcie, ani po świętach, bo to, że zjedliśmy ileś tam tego, jakąś ilość jedzenia, nie oznacza, że to wszystko, ta większa liczba na wadze, to jest tkanka tłuszczowa, bo tak nie jest. To może być woda, która zatrzymała się w organizmie. Tak samo treść jelitowa, dlatego naprawdę najlepiej tą wagę odłożyć, bo to wpływa negatywnie i nie skupiamy się na spędzaniu tego czasu z rodziną i jakby celebrowaniu tych świąt, tylko na ciągłym myśleniu o tym, czy gdzieś tutaj źle nie wyglądamy, czy więcej nie zjedliśmy, czy jak oni na mnie popatrzą. Ja wiem, że to nie jest proste, naprawdę, ale myślę, że warto tą wagę gdzieś tam odłożyć w kąt na ten okres czasu, bo myślę, że negatywne emocje wtedy będą w nas tkwić. Dokładnie, a robiąc to, to tylko sami sobie na własne życzenie psujemy ten czas. Dokładnie, dokładnie. Mam do ciebie jeszcze pytanie. Jacy twórcy w internecie jakby pomogli ci, czy są w ogóle tacy, którzy pomogli ci zrozumieć działanie zaburzeń odżywiania, te mechanizmy i czy są jacyś twórcy, którzy pomogli ci w wyjściu z zaburzeń? Tak, zdecydowanie są. Dlatego ja też zawsze mówiłam, że zawsze dodaję to wszystko, co dodaję do internetu, dlatego że wiem, że jak byłam w pełni tych zaburzeń, to też szukałam takiej pomocy w internecie i też osoby, które o tym temacie mówiły, były dla mnie ogromną inspiracją i mi w tym pomagały. Kiedy byłam, że tak powiem, w takim najgorszym okresie bulimii, to czytałam bloga Wilczogłodna i bardzo mi to wtedy pomogło zrozumieć te wszystkie mechanizmy i tak dalej. Wiem, że też ta pani, która prowadzi tego bloga, teraz też dodaje na YouTubie filmy, więc to Wam mogę polecić. Także Agata Łezińska na Instagramie Agaciasta. Tak. Tak, tak, super dziewczyna, więc ona też dużo zawsze mówi o zaburzeniach. Też właśnie nagrywa podcast, w którym o tym wspomina. Natomiast więcej z twórców z tamtego okresu za bardzo nie pamiętam, kogo jeszcze tam obserwowałam. Natomiast właśnie teraz, kiedy się zainteresowałam All In, no to wiadomo, klasycznie Stephanie Buttermore, tak, która opisywała tą swoją całą drogę. Od niej także się tak naprawdę dowiedziałam, co to w sumie jest i pierwszy raz to zobaczyłam. Wspaniała kobieta. Tak, dokładnie. No mądra, no po prostu idea, mądra jeszcze zrobiła coś, taką robotę, po prostu wszystko to opisywała, nie wstydziła się pokazywać swoich emocji, no coś pięknego i polecam Wam po prostu zajrzeć na jej kanał. Zdecydowanie się zgadzam, naprawdę. Tak, tak. Tutaj w polskich jakby kanałach, że tak powiem, też Natalia Mialik, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam to nazwisko. Tak, 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 dobrze. Dobrze. Na Instagramie ona się nazywa Natalia Okresie, tu też właśnie chyba pierwsza osoba, która tak w Polsce mówiła na ten temat, mi się zdaje.
Też mi się wydaje, ja też od Natalii się dowiedziałam o Olin. Dokładnie. No i też myślę Ola Organ na Instagramie Alexel. Ona też właśnie przeszła przez All In i też poniekąd tą drogę swoją pokazywała. W ogóle była taka sytuacja, że ja Olę obserwowałam zawsze, kiedy ona była właśnie tak też dążyła do tej idealnej sylwetki. Potem coś się stało, że ja ją przestałam obserwować na parę miesięcy, po paru miesiącach wchodzę i mówię, wow, co tu się wydarzyło? I dlatego no, ona też mnie poniekąd inspirowała przechodząc przez to. No i jeszcze oczywiście może tak nie stricte zaburzenia odżywiania, ale gdzieś poniekąd też Magda Hajkiewicz. Ja po prostu Magdy kocham podcasty. One mnie przede wszystkim nauczyły takiego życia w zgodzie ze sobą, jakby traktowania poważnie tych swoich potrzeb i właśnie nie wiem jak to jeszcze jakby określić, no takiego po prostu bycia dla siebie dobrym, o tak to powiem, więc też podcasty Magdy też mega polecam. Tak, tak, też uważam, że Magda uczy takiej wyrozumiałości i ogólnie wszyscy twórcy naprawdę wszystkich kojarzę zdecydowanie i wszyscy będą też podani w opisie oczywiście i wszystkich podziwiam i uważam, że robią cudowną robotę i myślę, że naprawdę pomagają ludziom. Tak, zgadzam się. Dobra, kolejne pytanko, jaką dałabyś sobie radę z przeszłości? Sobie z przeszłości. To jest trochę trudne pytanie, bo wiem, że ja z przeszłości bym nie słuchała żadnych rad, tylko miała po prostu swoje w głowie i byłam zamknięta na jakiekolwiek słowa. Ale jeżeli by miało coś do mnie dotrzeć, to przede wszystkim powiedziałabym sobie, że jestem wystarczająca taka, jaka jestem. I że ja nie muszę dążyć cały czas do czegoś, co jest tak naprawdę, nie istnieje, do jakiegoś tam ideału niemożliwego i się zajeżdżać, bo bym chciała być kimś innym. No właśnie, powiedziałabym sobie po prostu, że jestem idealna taka, jaka jestem. A jak zmieniło się twoje życie po wyjściu z restrykcji? Bardzo się zmieniło, naprawdę bardzo. Nawet wpłynęło na takie aspekty, z których nie zdawałam sobie sprawy, że na to może to wpłynąć. Generalnie, no wiadomo, nie jestem cały czas głodna, tak jak wtedy, że żyłam od posiłku do posiłku. Co by tu wymyślić, żeby ten głód gdzieś tam, jakby żeby go nie odczuwać. No i właśnie jestem przez to też mniej zestresowana, bo wiadomo, że głodzenie się to jest stres dla organizmu, takie intensywne treningi tak samo. Właśnie nie układam sobie życia pod trening, gdzie ja musiałam na przykład, nie wiem, wstać szybko rano, bo w ciągu dnia nie zrobię treningu, albo gdzieś zmęczona super wieczorem też robić trening, no bo jak to dzień bez treningu, tak? Więc to jest spore ułatwienie. No i poza tym jestem dużo mniej podenerwowana, jestem taka spokojniejsza w stosunku do innych, ja się nie denerwuję. Ja też zawsze jak byłam zła na kogoś, tak z mojej winy jakby, byłam zła na siebie, że jestem zła, ale nie potrafiłam tego zrobić inaczej, nie wiedziałam dlaczego tak jest, że tak powiem. No i właśnie cały czas myślałam, co ja mam z tym zrobić, a się okazało, że wystarczyło tak naprawdę jeść i potem się zmieniło wszystko. Tak, to wydaje się takie niby proste, a tak naprawdę dla osób chorych to jest tak ciężkie, że niby po prostu jeść, bo dla osób, które jakby nie miały nigdy styczności z zaburzeniami, jedzenie to jest po prostu taka część życia i to jest potrzeba fizjologiczna, to jest coś, co jakby muszą zrobić, żeby normalnie funkcjonować, a dla osób chorych to jest tak naprawdę cały świat. Dokładnie. A powiedz mi, jak odbiły się te zaburzenia, restrykcje na twoim zdrowiu fizycznym? Teraz jakby już tego nie zauważam, ale kiedy właśnie mówię, jak w tym roku byłam w takiej, jakby wtedy mówiłam, że w najlepszej formie jakby, chociaż tak nie byłam zadowolona z tej sylwetki, ale po prostu najbardziej jakby byłam w tej redukcji, to zaczęło mieć straszne problemy z układem pokarmowym. Nawet tam nagrywałam film na moim kanale, dlaczego już nie jestem weganką. I to było spowodowane tym, że myślałam, że mam właśnie IBS przez jakiś czas. Mimo, że ja byłam u lekarza z tym problemem, miałam robione wszystkie badania, miałam nawet USG brzucha, nie wyszło po prostu nic, więc stwierdziłam, że może to jest po prostu IBS. No jak się okazało, ten mój cały IBS zanikł, kiedy zaczęłam tak samo jeść więcej, więc to kolejna rzecz, która się jakby tak wyregulowała. No i ja teraz nadal mogę jeść fasolę i wszystkie strączki, warzywa i wszystko co chcę i po prostu nie ma żadnych problemów z tym.
Więc jak widać, nawet takie rzeczy mogą się poprawić i wrócić do normy. Super. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś tam inne rzeczy, no myślę, że na układ hormonalny, wiadomo, to zawsze gdzieś tam cierpi podczas takich restrykcji. Natomiast jeżeli chodzi o układ odpornościowy, to ja nie miałam raczej z tym nigdy problemów większych, nie byłam chorowita mimo wszystko. Może dlatego, że nawet kiedy były te restrykcje, to ja jadłam właśnie dużo takich wartościowych rzeczy i gdzieś to tak aż tak nie ucierpiało, bo też nie było nigdy tak, że ja się głodziłam, tylko miałam określoną swoją liczbę kalorii, której się trzymałam i nie mogło być ani więcej, ani mniej, tylko właśnie tyle. Więc może też dlatego nie narobiłam sobie aż takiej szkody, co nie znaczy, że i tak to zdrowie nie ucierpiało. Na pewno ucierpiało bardziej, bardzo pod względem psychicznym. Dokładnie tak. No, tutaj to się nie mogę nie zgodzić, ale to na pewno zawsze cierpi po prostu. Tak. Kiedy nie mamy żadnego poczucia własnej wartości, ciągle dążymy do czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Myślimy, że ta lepsza sylwetka nam przyniesie szczęście, a dzieje się tylko cały czas w drugą stronę. Tak, to jest bardzo przykre i mam nadzieję, że tą naszą rozmową jakoś tutaj zachęcimy do walki, bo naprawdę nie warto i uwierzcie mi, że to życie bez tych restrykcji jest niesamowite. Myślę, że zgodzisz się ze mną. No to jest coś całkiem innego, coś takiego, co dla mnie by nawet, nie wiem, wtedy nie istniało, że ja, jakby mi ktoś powiedział, że tak będzie, to ja bym pomyślała, że ktoś sobie żartuje ze mnie tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie, zgadzam się. I teraz na sam koniec jeszcze takie mam osobiste pytanko. Czym są dla Ciebie zaburzenia odżywiania? Ciężko tak jednoznacznie stwierdzić. Na pewno nie są dla mnie niczym dobrym, no bo raczej więcej odbierają, niż dają cokolwiek. Ale no, jakby chciałabym z wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, coś wyciągnąć. No i mi się wydaje, że gdyby nie one, no to pewnie nie byłabym tutaj, gdzie jestem, nie zajmowałabym się tym, czym się zajmuję. Nie wiem w sumie, co bym w życiu robiła i tak sobie myślę, że no może tak po prostu musiało być i jakoś tak mi to było opisane, że to tak to się potoczyło w życiu. No właśnie, muszę Ci ogromnie podziękować za to, że jesteś w tym internecie, za to, że działasz, bo uwierz mi, że w pewnym momencie też gdzieś tam Twoja działalność zachęciła mnie do tej walki, więc naprawdę dziękuję. Bardzo się cieszę, że trafiłam na Twój profil i myślę, że dziękuję nie tylko w moim imieniu, ale w imieniu słuchaczy. I chciałabym Ci przede wszystkim podziękować też, że zgodziłaś się dzisiaj tutaj ze mną porozmawiać. I mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy się spotkały i porozmawiały. Spotkały niestety tutaj online, ale naprawdę dziękuję. Dziękuję. Ja Ci również dziękuję, bo po prostu każde takie słowa, każda wiadomość, którą dostaję, to jest miód na moje serce i wtedy po prostu sobie zdaję sprawę, że no kurde, może to nie jest tylko jakieś tam głupie gadanie, tylko naprawdę ma to jakiś sens i komuś to może pomóc. Zdecydowanie ma sens. No ja również mam nadzieję, że się jeszcze będziemy miały okazję spotkać, bo ja jestem raczej gaduła i lubię opowiadać, także bardzo mi też miło, że dostałam tutaj zaproszenie, bardzo się ucieszyłam. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia za niedługo. Dzięki wielkie, na razie. Cześć.